przedświąteczny. Chciałam życzyć Państwu zdrowych, wesołych świąt. Przede wszystkim zdrowia, jeszcze raz zdrowia, żeby ta nieszczęsna karetka zrobiła na nim Nie będziemy parować. Wszystkiego dobrego. To by nam się udało, że... Damy radę. Smacznego. Ja. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czas na zmiany. Szanowni Państwo, kontynuujemy porządek naszych obrad i przechodzimy obecnie do punktu trzeciego. Proszę pana wójta o sprawozdanie działalności międzysesyjnej za okres od 16 lutego do 17 marca. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, panie i panowie sołtysi, zaproszeni goście. Przedkładam sprawozdanie dotyczące bieżących spraw gminy na okres od 16 lutego 2016 roku do 17 marca 2016 roku. Trzy uchwały podjęte na 14 sesji Rady Gminy przekazane zostały pismem z 22 lutego do oddziału prawnego placówki zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przekazane zostały bezpośrednio do Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 22 lutego 2016 roku. Do dnia dzisiejszego do przedkładanych uchwał organ nadzoru nie zgłosił zastrzeżeń. Zgodnie z zapowiedzią na ostatniej sesji 17 lutego 2016 roku odbyłem w Urzędzie Gminy spotkanie z panem Markiem Gasińskim w sprawie realizacji usługi kruszenia różnego rodzaju elementów betonowych i gruzu budowlanego zgromadzonych na terenie poza urzędem. Wskazana usługa została wykonana w miesiącu marcu, a w wyniku jej realizacji skruszono około 350 ton gruzu. Gruz ten przeznaczony zostanie na remont nawierzchni gruntowej dróg gminnych. Zgodnie z zapowiedzią na ostatniej sesji, w czwartek 18 lutego bieżącego roku, w godzinach popołudniowych w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się debata społeczna z udziałem mieszkańców gminy dotycząca bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń. W toku debaty mieszkańcy zgłosili 6 wniosków. Pismem z 4 marca bieżącego roku Komisariat Policji w Gąblinie poinformował mnie, że 2 spośród zgłoszonych wniosków, to jest budowa ścieżek rowerowych i monitoring wizyjny miejscowości Słubice, nie należą do kompetencji policji. 22 lutego 2016 roku wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy panią Katarzyną Milczarek i sekretarzem panią Barbarą Kamińską odbyliśmy spotkanie z dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku w sprawach związanych z organizacją w Słubicach uroczystości Dnia Ziemi. W tym samym składzie przedstawiciele gminy odbyli kolejne spotkanie dotyczące uroczystości w Słubicach z udziałem starosty płockiego pana Mariusza Pieńka 10 marca bieżącego roku. Wnioski i uwagi wynikające z odbytych spotkań przedstawię Państwu, zabierając głos w sprawach różnych. 23 lutego bieżącego roku spotkałem się z członkami Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach w sprawie dotyczącej rozbudowy tej jednostki. W tym samym dniu w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych Nauczycielstwa Polskiego, reprezentowanymi przez panią Ewę Kowalak, pana Dariusza Krzewickiego, pana Łukasza Bartosiaka oraz przy udziale podinspektor pani Ewy Rowa. 24 lutego bieżącego roku wziąłem udział w seminarium organizowanym w Urzędzie Miasta Płocka na temat gospodarki niskoemisyjnej. W trakcie seminarium prelegenci podkreślali, że niska emisja stanowi główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w Polsce, które szkodzi wszystkim ludziom. Prelegenci wskazywali, w jaki sposób można ograniczyć niską emisję. W tym samym dniu w Płocku spotkałem się z panią Alicją Fejtą-Jaworską w celu omówienia spraw związanych z przygotowywanymi projektami uchwał z
sprawie wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. 25 lutego bieżącego roku w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Tematyka posiedzenia zdominowana została omówieniem przygotowania do 11 zjazdu oddziału gminnego Związku OSP RP w Słubicach. Termin zjazdu wyznaczono na 1 kwietnia bieżącego roku, a miejscem jego odbycia będą pomieszczenia Rafalu. 1 marca odbyłem naradę z dyrektorami placówek oświatowych gminy z udziałem pracowników urzędu i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszej części spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące programu ubezpieczenia na życie pracowników oświaty. W części tej uczestniczyli przedstawiciele firmy brokerskiej. Ponadto omówiono m.in. sprawy związane z realizacją uchwały w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zwróciłem się z apelem do dyrektorów szkół, aby informowali rodziców oraz uczniów, że przyznawane stypendia zgodnie z treścią uchwały nie muszą się zamykać kwotami 500, 700 lub 1000 zł. Zgodnie z treścią uchwały wskazane w niej kwoty są kwotami maksymalnymi. W trakcie narady dyskutowano na temat naborów do przedszkola i szkół na rok 2016-2017, wielkości porcji obiadowych dla dożywiania uczniów oraz zamiaru zorganizowania spotkania dla rodziców dzieci 6-letnich z przedstawicielami powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym samym dniu w urzędzie odbyłem rozmowę z panią Alicją Pejtą-Jaworską dotyczącą dalszych uzgodnień w sprawie zmian planu. 7 marca wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy panią Katarzyną Milczarek wziąłem udział w gminnym przeglądzie pieśni o tematyce religijnej organizowanym dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz 8 w Szkole Podstawowej imienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. 8 marca bieżącego roku spotkałem się z projektantem przygotowującym dokumentację dla dróg gminnych ujętych w budżecie gminy na 2016 rok. 10 marca wziąłem udział w uroczystym podpisaniu umowy określającej szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji robót publicznych w ramach programu regionalnego Mazowsze 2016, które odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Zgodnie z podpisaną umową w okresie od 15 marca do 14 lipca w Urzędzie Gminy Słubice zatrudnionych zostało 5 osób bezrobotnych z ustalonym drugim profilem pomocy. Pracownicy ci zatrudnieni zostali na stanowiskach robotnik gospodarczy. Z dniem 15 marca bieżącego roku w Urzędzie Gminy Słubice również w ramach robót publicznych na czas od 15 marca do 14 września zatrudniona została osoba na stanowisku pomoc administracyjna. 11 marca bieżącego roku wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy Słubica. W tym samym dniu odbyłem spotkanie z projektantem w sprawie dotyczącej rozbudowy remizy OSP Słubica. Uwzględniając uwagi zgłoszone przez projektanta, 14 marca w Płocku odbyłem spotkanie z panią Ewą Jaszczak, kierownikiem delegatury w Płocku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem spotkania było rozstrzygnięcie problemów związanych z zamiarem rozbudowy remizy i uwarunkowaniami zapisanymi w planie zagospodarowania przestrzennego w tej części miejscowości Słubice. Korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, 12 marca w godzinach popołudniowych uczestniczyłem w koncercie zatytułowanym Podziemna Armia Powraca, który zorganizowano w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 15 marca bieżącego roku po południu uczestniczyłem w zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Słubicach spotkaniu rodziców dzieci 6-letnich psychologiem i pedagogiem powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Płocku. Poza rodzicami, przedstawicielami poradni w spotkaniu tym uczestniczyli również dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy. 3 marca wziąłem udział w
organizowanej z inicjatywy posłanki na Sejm RP Elżbiety Gapińskiej konferencji na tematy związane z funkcjonowaniem gimnazjum. Realizując uchwałę Rady dotyczącą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym za wyniki osiągnięte przez uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015-2016 przyznałem stypendia dla 11 uczniów na łączną kwotę 8300 zł. Wypłata należności z tytułu przyznanych stypendiów zrealizowana została w kasie urzędu 24 lutego bieżącego roku. Wnioski o stypendia pochodziły: 2 z gimnazjum, 3 ze szkoły podstawowej w Świniarach oraz 6 ze szkoły podstawowej w Słubicach. W okresie od ostatniej sesji wydałem 7 zarządzeń. 2 zarządzenia dotyczyły spraw finansowych gminy Słubice. Zarządzeniem z 1 marca zmieniałem uchwałę budżetową gminy Słubice na 2016 rok. Zmiana ta polegała na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących gminy o kwotę 2 902 827 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację rządowego programu Rodzina 500+. W drodze zarządzenia z 17 marca 2016 roku postanowiłem o przekazaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2015 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przedmiotowe sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1 marca bieżącego roku wprowadziłem regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uchylając moc zarządzenia z 3 czerwca 2009 roku oraz wprowadzone do niego zmiany. Zgodnie z zarządzeniem oraz w związku z zawarciem umów o wprowadzeniu wspólnej działalności socjalnej, część zarządzenia dotyczy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. W drodze 2 zarządzeń regulowałem zagadnienia związane z realizacją na terenie gminy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Mocą tych zarządzeń wskazałem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostkę właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Panu Jackowi Lasce udzieliłem upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego. Zarządzeniem z 8 marca bieżącego roku powołałem członków komisji do rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pod nazwą Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Słubice w gminie Słubice wraz z ustaleniem regulaminu pracy tej komisji. Powołana tym zarządzeniem komisja zakończyła swoje prace, w związku z czym 14 marca 2016 roku w drodze zawartych umów powierzyłem wykonywanie zadań w dyscyplinie piłka nożna klubowi Mazowia i w dyscyplinie tenis stołowy klubowi Nadwiślanie. Zarządzeniem z 8 marca 2016 roku wprowadziłem zmiany do zarządzenia z 16 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa. Wskazane zarządzenie ma zastosowanie do ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słubice. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo Panu Wójtowi. Proszę teraz Panie i Panów Radnych o interpelacje bądź zapytania Pana Wójta. Pan Radny Sławomir Januszewski. Panie Wójcie, ja mając na uwadze te kruszywo, które tam widzę przygotowane, już jest i rozłożone, to ten prosiłbym, aby uzupełnić te braki, które powstały na tych odcinkach dróg w Wielczyminie Nowym i w Wielczyminie Polskim, gdzie zostało po powodzi tam wysypane takie kruszywo. Nie ma tam powierzchni asfaltowej na tych drogach i takie powstają dołki. Wybijały się po prostu od bieżącego użytkowania, jest to koło pana Siemińskiego i do państwa Garstu. To gorąca prośba, aby jeżeli tutaj pan przedstawił, mamy i tych pracowników gospodarczych, to
to ufam, że to udałoby się wykorzystać, aby te nierówności zarówno, żeby się dalej nie pogłębiały po prostu te doły na tych drogach. I mam pytanko też, pan tutaj w swoim sprawozdaniu nadmienił a propos szkół. Mam pytanie takie a propos szkoły w Świniarach. Co na dzień dzisiejszy nam jest wiadomo w sprawie klasy pierwszej w roku bieżącym i tych różnych czynności, które tam w jakiś sposób są niejasne, a powstały z ubiegłego roku? Jak to będzie wyglądało? Czy będzie ta pierwsza klasa, czy będzie połączona, czy będzie zlikwidowana? Także taka moja gorąca prośba tutaj, abyśmy się szerzej zapoznali z tym, co między innymi przypuszczam, że i związki zawodowe w jakiś sposób na ten temat rozmawiają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Jacek Dążałowicz. Pojawi się pytanie jedno. Na jakim etapie jest sprawa nadania nazwy ulicy do pana Janusza Zielaka i pana Słodka? Chyba tu rozmawialiśmy na wcześniej pozycji. Czy może już jest jakaś uchwała, propozycja uchwały? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Wobec tego przechodzimy do kolejnych punktów naszych dzisiejszych obrad. W punkcie 5 mamy sprawozdanie z działalności Gminy Publicznej Gliwice za rok 2015. Na wspólnym posiedzeniu komisji pan dyrektor Artur Wenyk szeroko nam tę działalność zaprezentował. Dostępne jest na pewno w teczkach sprawozdanie, do którego państwo sołtysi również mieli wgląd. Jest ono tak obszerne, że uważam, że jego odczytywanie ponowne nie jest tak bardzo konieczne, ale chciałabym jeszcze zapytać szanownych państwa, czy macie do pana dyrektora jakieś pytania. Natomiast jeśli nie mamy, to chciałabym pana dyrektora poprosić tylko o takie słowo, gdzie by mógł nam przybliżyć, czy ubiegły rok zamknął się dla Gminy Biblioteki Publicznej jakimś spektakularnym sukcesem, czy może jakąś jedną rzecz, której nie wyłapaliśmy ze sprawozdania, a którą pan by chciał się tak podzielić, abyśmy mogli ją środowisko podnieść. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, panie i panowie radni. Troszeczkę mam kłopot z interpretacją tej słowa spektakularnie. Myślę, że tych sukcesów troszkę było. Natomiast chciałbym państwu jeszcze zwrócić uwagę, na pewno państwo wszyscy też wyłapali ze sprawozdania. Natomiast dla mnie takim sukcesem, który wart jest na pewno podkreślenia, to są pozabudżetowe środki, które udało nam się pozyskać na działalność statutową biblioteki w 2015 roku. I pozwolę sobie przypomnieć, że obok Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5000 zł, biblioteka otrzymała również grant w wysokości 2400 zł ze środków programu Działaj Lokalnie 9 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, firmę Lewisz Transport oraz ośrodek Działaj Lokalnie, Fundusz Lokalnej Ziemi Płockiej Młodzi Razem. Były to środki przeznaczone na realizację naszego własnego projektu pod nazwą Rozśpiewa się w bibliotece. Poza tym biblioteka pozyskała darowiznę od firmy Microsoft o wysokości 20 929 dolarów. To po przewartowaniu wynosiło około 79 274 zł i 83 grosze. Poza tym takim sukcesem było też z pewnością docenienie działalności naszej placówki przez podmioty zewnętrzne. I również chciałbym się pochwalić, że w 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sukcesach została laureatką Nagrody Specjalnej za całokształt działalności kulturalnej w regionie Pojezierza Gostynińskiego. Nagrody Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Nagrodę tę zostało wręczono na 10. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej od Kujawiaka do Oberka w Łącku. Poza tym otrzymaliśmy również dyplom za szerzenie kultury, propagowanie polskiego folkloru oraz dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego od pana marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć jeszcze lub dodać coś? W takim razie dziękujemy bardzo panu dyrektorowi, te sukcesy rzeczywiście są. Dziękujemy za to wychodzenie poza
tradycyjne funkcjonowanie biblioteki i za to, że otwarcie biblioteki na również na inne akcje społeczne, to bardzo dziękujemy. Przechodzimy do punktu szóstego. W punkcie szóstym mamy informację o działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Osobiście przybył do nas na wspólne posiedzenie komisji pan kapelmistrz Szymon Ogrzewacz i również bardzo obszernie przedstawił sprawozdanie z działalności orkiestry. Myślę, że orkiestra jest obecna w naszym życiu społecznym podczas różnych spotkań integracyjnych i że naprawdę jej poziom przez ostatnie lata bardzo wzrósł poprzez wzbogacenie się o nowe instrumenty, o ciągłe pozyskiwanie nowych, młodych osób grających w niej. Pan kapelmistrz tak przekazuje Państwu po prostu taką kwintesencję tego sprawozdania. Zasugerował, że teraz można by zadbać o estetykę wyglądu naszych grających w orkiestrze osób, i pozostawił nam tę sprawę do rozważenia. Oczywiście nie prosił zbyt nachalnie o środki na to, ale myślał o pozyskiwaniu jakichś, żeby właśnie uzupełnić jeszcze tę stronę działalności orkiestry. Także to z tych sprawozdań. Jeszcze w punkcie siódmym mamy sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi. To sprawozdanie na posiedzeniu komisji przedstawiła nam pani inspektor Renata Maślanka i chodziło głównie właśnie o te sprawozdania ze współpracy z klubami sportowymi, o których Państwo na poprzedniej sesji tak bardzo słyszeli w kontekście różnych tam nieporozumień co do rozdziału środków. Czyli pani Renata podsumowała, jak pracowała Klub Mazowia i Klub nad Wiślami, bo głównie o tę organizację chodzi. Możemy wobec tego przejść do punktu ósmego, podjęcie uchwał w sprawach różnych. I tak w podpunkcie, a proszę panią Henrykę Bednarek o zaprezentowanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. Też nam pani już mówiła na komisji, nie są jakieś zmiany. Nie ma zmian, bo to jest początek roku, także nie ma na razie czy są co przenosić. Jakieś zapytania? Nie ma dziur. Jeśli nie ma, to wobec tego bardzo proszę, możemy przejść do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionych zmian, którymi się zapoznaliśmy wcześniej na rok 2014? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam wobec tego, że zmiany w uchwale budżetowej zostały zatwierdzone jednogłośnie. W podpunkcie D mamy uchwałę, zmienia uchwałę numer 19/121/04 Rady Gminy Słubice z 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. I chodziło właśnie o taką pewną zmianę kosmetyczną. Ja może odczytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 40 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Słubicach uchwala co następuje. W paragrafie 1. W paragrafie 7 ust. 1 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do uchwały nr 19/121/04 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2004 roku do punktu 6 dodaje się nowy punkt 7 w brzmieniu. Wynikające z innych ustaw w granicach i na podstawie upoważnień udzielonych przez wójta gminy Słubice. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Słubice i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uzasadnienie. Status Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach uchwalony w dniu 29 września 2004 roku przez Radę Gminy Słubice nie zawiera zapisów dotyczącego realizacji zadań na podstawie innych ustaw w granicach i na podstawie upoważnień udzielonych przez wójta Gminy Słubice. W związku z powyższym zasadne jest dokonanie powyższej zmiany i umieszczenie jej w statucie. Pan kierownik obecny na posiedzeniu komisji wyjaśniał nam, czym spowodowana jest to zmiana. Czy mają jeszcze Państwo jakieś pytania do tego projektu? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W punkcie C
mamy uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy w Gliwicach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2015 rok. Projekt uchwały przedstawiała nam również pani inspektor Renata Maślanka. Myślę, że zapytań nie ma, wobec tego proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia tego projektu. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W podpunkcie D mamy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice. Ten problem tradycyjnie zaprezentował nam na posiedzeniu komisji pan inspektor Marek Nowakowski. To ja już też wyjaśniałam również rok temu wszystkim, co tu są. Nasz skład się nie zmienił, więc wszyscy wiedzą, że każda gmina taki program powinna posiadać i zabezpieczyć pewne środki, które wcale nie są tak naprawdę w rzeczywistości małe. Jeśli byśmy realnie chcieli te zwierzęta bezdomne odławiać i umieszczać się z schroniska. W tym roku również suma jest około 10 tysięcy, tam w budżecie zabezpieczona. Projekt został przedstawiony. Czy są wobec tego jeszcze jakieś pytania do tego projektu? Bardzo dziękuję. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przez pana inspektora projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice przyjęcie jednogłośnie. W podpunkcie E mamy uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Tę uchwałę nam prezentowała po raz kolejny pani inspektor Agata Gościniak i chodzi o te górne stawki, których firmy odbierające nieczystości, śmieci, tak nie mogą przekroczyć, jeśli podpiszą umowę z przedsiębiorcami. Uchwała ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Jeżeli mają Państwo pytanie, to ja odczytam. Pomijam podstawę prawną. W paragrafie pierwszym ustala się górne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Słubice. Segregacja źródła, zaopróżnienie pojemnika 120 litrów 38 zł brutto, 240 litrów 72 zł brutto, 1100 litrów 152 zł brutto, bez segregacji u źródła pojemnik 120 litrów 46 zł brutto, 240 litrów 80 zł brutto, 1100 litrów 167 zł brutto, zaopróżnienie pojemnika HP7 za jedną tonę zawartości, cena za wywóz jednego pojemnika 523 zł brutto. W punkcie drugim ustala się górną stawkę za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Słubice dla ścieków socjalno-bytowych dołożonych do oczyszczania ścieków w Słubicach w wysokości 40 zł za 1 m sześcienny brutto. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Słubice. Paragraf trzeci, traci moc uchwała nr 33/176/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Paragraf 5. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice, a także udostępnieniu sołtysom Gminy Słubice. Uzasadnienie zgodnie z artykułem 6 ust. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w porządku gminach. Rada Gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i ciekłych od właścicieli nieruchomości. Górne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych stałych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla ścieków socjalno-bytowych dołożonych do oczyszczania ścieków w Słubicach z terenu gminy Słubice podniesiono relatywnie do wzrostu opłat. Myślę, że przedyskutowaliśmy to na komisji. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za i 1 głosem przeciw. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Jest to podpunkt F i FG.
Ostatnie dwa projekty dotyczą zagospodarowania przestrzennego i na posiedzeniu komisji była obecna pani planistka Alicja Wolska-Pejta, która nam wyjaśniła, że do czego dotyczą te projekty. Wobec tego przechodzę może do czytania. I tak. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słudzice. Pomija podstawę prawną, paragraf pierwszy, w punkcie pierwszym przystąpić. Rada Gminy Słudzice uchwala zgodnie przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń szczegółowych dla obszarów funkcjonalnych terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem RM i ustaleń dla użytkowania i inwestowania strefy rolniczej oznaczonej symbolem R w miejscowości Słubice, który jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słubice zatwierdzonego uchwałą nr 29/180/05 Rady Gminy Słubice z dnia 27 października 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słubice. Punkt drugi. Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na rysunku planu symbolem R i RM położonym w obrębie geodezyjnej Słubice. Punkt trzeci. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny, wyrys z rysunku planu w skali 1:2000. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Celem planu jest zmiana ustaleń szczegółowych dla obszarów funkcjonalnych, terenów zabudowy zagrodowej i ustaleń dla użytkowania i inwestowania strefy rolniczej w zakresie zasad zagospodarowania terenu. Punkt drugi. Podmiot planu określa się zgodnie z paragrafem 15 ustęp 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Słubice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy Słubice. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przez mnie projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również dla miejscowości Słubice. Pomijam podstawę prawną. Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części działek numer ewidencyjne 119/2, 119/1, 118/2, 118/1, 117/3, 117/4, 117/5. 117/7, 117/8 w miejscowości Słubice, który jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słubice zatwierdzonego uchwałą nr 29/180/05 Rady Gminy Słubice z dnia 27 października 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słubice. Punkt drugi. Zakres opracowania obejmuje części działek o numerze ewidencyjnym 119/2, 119/1, 118/2, 118/1, 117/3, 4, 5, 7, 8 położone w obrębie geodezyjnym Słubice. Punkt trzeci. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny, wyrys rysunku planu w skali 1:2000. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Celem planu jest określenie przeznaczenia terenu w zakresie rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowych i zasad zagospodarowania terenu. Punkt drugi. Podmiot planu określa się zgodnie z paragrafem 15 ustęp 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Słubice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega powieszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy Słubice. W uzasadnieniu zgodnie z artykułem 14 ustęp 5 i artykuł 32 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt gminy Słubice dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w nawiązaniu do ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słubice, który wykazała, co następuje. Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w projekcie studium obszar działek o numerze ewidencyjnym 119/1 i na 2, 118/1 i na 2, 117/3, 4, 5, 7 i 8 w obrębie Słubice określono w ramach kształtowania układu zasadniczego jako tereny potencjalnego rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej. W punkcie drugim, w związku z istniejącym zagospodarowaniem na wyżej wymienionych działkach niezgodnym z ustaleniami planu,
powstało w końcówce opracowania planu na podstawie wcześniejszych decyzji, należy określić na nowo przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu jako kontynuację rozwijającej się struktury osadniczej. W punkcie trzecim, dokonując analizy środowiskowej, ekonomicznej, społecznej, przedmiotowej w przestrzeni, stwarzono, co następuje. Analizowane działki zostały zabudowane, teren jest odłogowaną agrocenozą, posiada małe walory przyrodnicze, w sąsiedztwie sukcesywnie powstaje zabudowa mieszkaniowa, w pobliżu istnieją systemy infrastruktury technicznej. Zmiana przeznaczenia, czyli rezygnacja z drogi, zwiększy dochody budżetu gminy w ramach podatku od nieruchomości. W punkcie czwartym, biorąc pod uwagę wyżej wymienione przesłanki, a tym samym możliwość realizacji funkcji mieszkaniowo-usługowych pozwalających na kompleksowe zagospodarowanie terenu, stwierdza się zasadność dokonania zmiany przeznaczenia wyżej wymienionych terenów i podjęcie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prawne przygotowanie terenów do prowadzenia działalności umożliwi w sposób kompleksowy zagospodarowanie i użytkowanie terenu oraz lokalizację inwestycji. Zapewnienie ładu przestrzennego wpisuje się też w politykę aktywizacji gospodarczej gminy. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego projektu? Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie projektu uchwały? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Proszę teraz pana wójta o odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone przez radnych. Pan radny Januszewski, sprawa Kruszywa. Zgadza się, potwierdzam, ta akcja kruszenia tego gruzu i budowlanego i tego betonu została zakończona. Praktycznie my dzisiaj dopiero wstępnie pierwszy raz tam trudnie rozwozimy dopiero ten gruz. Do tej pory on jeszcze nie był ruszany. Jeszcze raz chciałem podkreślić tak, to, co mówiłem na komisji, że no, jest to w granicach tam 30 kilku wywrotek tego gruzu, czyli to też nie jest taka ilość, że można sobie jakieś tam odcinki wywozić. I dlatego, tak jak podkreślałem na komisji, planuję przeznaczyć ten gruz takie właśnie jakieś pojedyncze miejsca, tutaj to już żeśmy rozpoznawali i między innymi wiem, o które drogi chodzi. Koło pana Siemińskiego, z tego co pamiętam, to ta droga wymaga chyba tylko takich doraźnych napraw, bo ona już tam była w jakiś sposób wcześniej naprawiana po powodzi. Także sprawa jest otwarta, tylko prawdopodobnie my do, nie wiem czy do świąt ruszymy z tym tematem, wszystko zależy od pogody. Dzisiaj robimy akcję próbną, zobaczymy jak to się tam rozkłada. Mogę tylko zapewnić, że jeśli taka będzie decyzja podjęta i ruszamy, to telefon do pana radnego, jednocześnie sołtysa, będzie. To samo dotyczy i innych sołectw, jeśli taka sytuacja, bo mam zgłoszenia również z innych rejonów. Jeśli rozpoczniemy to włożenie, taki telefon będzie do państwa wykonany. I wtedy dopiero będziemy już na gruncie te tematy załatwiać. Odnośnie pierwszej klasy, temat nawet na spotkaniu z rektorkami, no nawet nie mogły określić w sposób nawet szacunkowy, bo rodzice mają decyzję do podjęcia do końca marca tego roku. Czyli praktycznie dyrektorki nawet nie miały rozeznania, no bo wiadomo, rodzice decyzję, jeśli już podejmą, będzie temat dopiero znany. Także w tej chwili nie mogę powiedzieć, bo nie ma decyzji jeszcze rodziców. Pan radny Dążałowicz. Sprawa nazwy ulicy. Wiem, o którą ulicę chodzi. My miałem tutaj początkowo wątpliwości, czym się podzieliłem wcześniej jeszcze, że to jest tam droga 3-metrowa i tak dalej. Wystąpiliśmy do radcy prawnej. Radca prawna stwierdziła, że nie ma przeciwwskazań, żeby tej drodze nadać nazwę ulicy. Być może nie do końca, no bo tam w terenie jak jej dalej nie ma, no to może by nie było sensu, ale przynajmniej na tym odcinku, gdzie są te zabudowania. Ja jeszcze nie wiedząc, że taka interpelacja padnie, rozmawiałem ze 4 dni temu z tym pracownikiem i poprosiłem go, żeby zapytał radcy, jak ma wyglądać sprawa konsultacji społecznych odnośnie nazwy ulicy, prawda? Czyli tutaj zobowiązuje się, że jeśli tylko radca nam tu da odpowiedź, wtedy kontaktujemy się wspólnie, także przeciwwskazań nie ma, tylko zostaje kwestia konsultacji i ustalenia ewentualnej nazwy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu radnemu. Przechodzimy do punktu 10. Protokół z 14 sesji był wyłożony. Mam nadzieję, że wszyscy państwo radni zapoznali się.
przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy teraz do punktu 11. Sprawy różne. Proszę bardzo, panie i panów radnych, panie i panów sołtysów, zgłaszamy się na mównicę. Pan sołtys Henryk Kordalewski. Panie Wójcie, ten płuczek, jeżeli jest, ja bym prosił kupić górki na pierwszym przystanku, tam są takie domy wyjeżdżone, przy tych górkach, jak też i pada, to w ogóle te samochody, wszystko się kraty na to ogrodzenie, na tych górkach i koło przystanku też. Druga sprawa to jest, czy są kierowane osoby tu ukarane przez kolegium i kierowane do Urzędu Gminy, do prac publicznych. Nie chodzi o to, że tak jest dużo śmieci przy drodze powiatowej to z Piotrówka do Słupi. Takie jak w Biłowie tam wójt robi, to te osoby, to oni te śmieci zbierają. To jest okropne na tej drodze. Trzecia sprawa, chodzi mi o tablicę, to było kiedy poruszamy tablicę sołeckie. Czy jest możliwość, no nie wiem, coś stawiamy na ten węzłok. Miękkiego od środka. Miękkie, coś od środka. Takie są dwa rzeczy. Nie pyta pan się, za was trzeba jest. To już było poruszane, panie wójcie. Proszę bardzo uwagę, czy ktoś kolejny... Ale jeden mówi. Moment, jeszcze mówi. Dobra, dziękuję bardzo. Pan sołtys Dariusz Poliński. Proszę o ciszę. Szanowni państwo, proszę o ciszę. Proszę was, słuchajmy się nawzajem. Na razie mi jutrze poczekam. Można? Tak, tak. Pierwsze, panie wójcie, na ubiegłej sesji prosiłem o montaż jednej lampy po pana Budzińskiego, a dzisiaj poproszę jedną lampę w średnim dziele do 5-6 lat. Od 5-6 lat jest temat znany, koledzy przypomnieli, bo wszyscy zapomnieli. Vis-a-vis remizy jest. Jest słuch, proszę o zamontowanie tam lampy w celu oświetlenia strażaczy. Drugi problem, to już od jesieni jest, kruszywo. Dobrze, że jest pokruszone, bardzo się cieszę. Tylko u nas to nie będzie wywrotka, bo już rozmawialiśmy wcześniej. Wszystkie łuki przy drodze gminnej, nie wiem ile tam, 4 albo 5, tam nie będą wielkiej ilości. Ze 3 wywrotki w stronę kółka, o tej drodze im się wzysk. Następna droga to jest łącznik między tutaj, gdzie jest pan Żakieta i w stronę Seweryna i na Seweryna drogę, także kilka wywrotek, bardzo proszę, tego tłuczna, a później to zasypiemy oczywiście żwirem, bo tam naturalnie wybijają się bagna. Kilka dni po żwirze i śladu nie ma. To, co było mówione w tamtym roku, a ponieważ jest nowy rok, jak koledzy powiedzieli, koncert życzeń zaczyna się od nowego roku, zbliża się wiosna, będzie dużo chętnych do prac publicznych, wycięcie poboczy przy drogach gminnych i powiatowych, bo to jest masakra u nas. No i oczywiście szkoda, że nie ma radnego powiatowego. Nieszczęśliwy albo szczęśliwy. Szczęśliwy, że dla nieszczęśliwy, że tak jest wykonany Polbruk w Juliszewie. Proszę, żeby go w tym roku powiadał, bo gmina doprowadzi do porządku. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Krystyna Wojtanek. Panie wójcie, ja również zwracam się z prośbą o kruszywo na drogę koło państwa Perku. Jak już wcześniej rozmawialiśmy, jakby taka możliwość była. I o piach na drogę właśnie w Bączy po prawej stronie. I bym bardzo prosiła, żeby ten piasek został wywieziony do świąt. Żeby po prostu ludzie mogli wyjechać samochodami, bo w tej chwili ta droga jest naprawdę w bardzo, bardzo złym stanie. I oczywiście o ludzi, żeby ktoś właśnie porozwalał ten piach. Następną sprawą, panie wójcie, kiedy będzie równiarka i czy drogę na Łaziskach właśnie, która jest w planie do, czy po prostu drogę na Łaziskach też będę tam wyrównywać, czy po prostu nie wyrównywać, po prostu jaka jest decyzja. I lampa koło cegielni w Studzieńcu jedna nie świeci. I jest taka prośba od pana kierownika z cegielni, czy by tą jedną lampę po prostu nie można przesunąć. Bo tam praktycznie są trzy obok siebie i tam po prostu jest słup dalej troszeczkę bliżej przystanku
w Studzieńcu, czy by można, no tylko jedno, takie przesunięcie, mi zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Pani sąsiedz Kazimiera Janiszewska. Panie wójcie, 3 słupy drewniane zostały oświetleniowe na Przyborowie. I są powymieniane, zostały 3 drewniane. I co najgorsze, że jeden to stoi przy samej strudze. I ludzie tam apelują o to, bo one są zgnite, bo to od 60 roku słup jak stoją, no to mają prawo się uszkodzić. I żeby właśnie te słupy wymienić. I co patrzyłam tam właśnie, panie wójcie, też właśnie Przyborów, że tam potrzeba 5 lamp, żeby Przyborów cały był oświetlony. Jest słup przy, właśnie jest przy Bielskich ogrodzeniu, to właśnie by był światło skierowane na strugę, bo tu jest bardzo niebezpiecznie i później tam dalej to no państwo by wiedzieli, jak to zrobić po prostu. I bardzo proszę o 3 lampy na ulicy Polnej. Tu jak Sanczak mieszka, tam są słupy, tam jest drut, bo tam były lampy, tylko były założone te talerze dawniej. Przestały świecić, zdjęli je, ale tam jest wszystko, nie potrzeba żadnych, myślę, że i dokumentacja jest na to, bo jeśli są druty i światło było, to tylko założenie tych 3 lamp tam poprosiłabym. Bardzo cieszymy się, że tu te topole zostały usunięte na terenie Słubic, ale została przy tym pałacu. To jest sucha, duża topola. Wiatr, lecą gałęzie na ulicę. Nie wiem, do kogo to należy, czy to pasie drogowym, czy to właściciel pałacu jest do tego. No i o usunięcie tej topoli. No żwir jak zwykle na ulicę moje. Płocka ulica, Łąkowa ulica jest w ogóle rozjeżdżana. Tam nie idzie przejść, a nie przejechać. I tam naprawdę trzeba trochę tego żwiru, żeby to utwardzić. A panie wójcie, właśnie na to pana Zielaka, tam jest tłuczniem wyłożone, ale tam jest sporo dołów. I tam trochę tego tłucznia jakby właśnie zawiesz, tylko te doły wyrównać, bo tam nic więcej nie potrzeba. Zgarniarka nie, bo tam jest tłuczeń, to by to wszystko, także debatowaliśmy, raczej zgarniarka nie. No a przede wszystkim, panie wójcie, co zrobić? Jest na Słubicach kilka takich, nie kilka, bo po prostu 3-4 posesje. Strasznie zabałaganione. Ludzie się, sąsiedzi w ogóle się skarżą, że nie sprzątają swoich obejść. Ktoś tam mieszka. Jak zmusić dalszych ludzi, że on ma swoją posesję wysprzątać? Bo nie to, że jest, tam jest, za przeproszenie, burdel, nie brzydko, można powiedzieć. Wyrzucają mnie, raz, że nieogrodzone, że rozpaprane, śmieci, butelki, puszki, wszystko tam leży. Jak zmusić tych ludzi, żeby to uprzątnęło? To jest takie trochę niesmaczne, bo to ktoś mieszka w środku tego i swoją posesję pilnuje, a tu jest bałagan, tu bałagan, co ten człowiek ma zrobić? Proszę uwagę. No i zgarniarka. Jak zwykle zgarniarka na Łąkową, tylko panie wójcie, tu od asfaltu do lasu, nie tutaj przy aptece, tylko prosto tam do lasu, żeby zgarniarka była na Łąkową, tam. No i wszystko. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o uwagę. Ja nie dziękuję, tym razem chciałem panu Michałowi podziękować za szybkie wyrównanie prac na terenie szkoły. Tam, gdzie autobusy już nie mogły zawracać z powodu kolei i błota, to zostało szybko naprawione. Bardzo dziękuję. Jest teraz komfort zawracania i bezpieczeństwo. Dziękuję. Pani sołtys Małgorzata Cikosz. Bardzo tą drogę, ja widzimy kościoła, że więcej osób jeździ tą drogą, a teraz sam panem osobowo nie jest tam się w stanie przejechać, są takie kolejne, i jeżeli by było tam wyciągnąć, to można było później porównać. I tak jak tutaj pan radny wspominał, to drogę do pana Radnicki jest krzywa. Na przykład tej drogi powodzi pana pani zrobiona, a tam się też już taki bardzo zniszczyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani sołtys Elżbieta Machała.
Panie wójcie, ja się zwracam ponownie o wmurowanie tych cegieł wypadniętych na przystanku na Budach, o oznakowanie, jak nie można żadną tablicą, to jakimiś słupkami drogę wjazdową tam na Budy, bo przy tym lesie to jest naprawdę ciężko trawić miejscowym, a co innego mówić, jak ktoś obcy przyjedzie. No i dziękuję. Pani sąsiadki, pani Żuska. Ja w sprawie też tej równiarki tutaj na Grabowcu, która była opuszczona właśnie i tutaj przy Górce, tutaj co jest ta też taka płonna droga, więcej tutaj na tej Słubicy chyba też należy. No i właśnie co w sprawie tej naszej drogi, czy to będzie, trzeba tam równiarkę puścić, czy coś będzie robione w tej sprawie tej drogi, czy tam miała być zrobiona dalej. Dziękuję. Nie wiem. Już pan sąsiadki Michał Rypa. Prosił o jeden samochód, może nawet nie cały Kruszywa, no przy krzyżu. Poszerzyć te pobocze i przy starej szkole. Może tam wejdzie, może nie, ale właśnie się usuwa ten piasek. Pan radny z Kogomianu Piasek, proszę. Wolę sobie przypomnieć o piasku i o równarce, panie wójcie, jeżeli by było możliwe, póki jeszcze nie zarosły te pobocze, bo by i ta równarka znów tej darniny, także u nas na środek nas zgadnie, będzie wiem, proszę o parę. Także gorąco prośbę, jak było możliwe, też rozpieszczone. Ktoś jeszcze? Pan radny Piotr Renarski. Ja tylko chciałem odnośnie tego żwiru, bo tak jeden sołtys chce, drugi chce, jeden chce, drugi chce, a jest bardzo mało tego żwiru i bym tak prosił, żeby najpierw uzupełnić te braki tłucznia na skrzyżowaniach dróg gminnych z powiatowymi, tam gdzie naprawdę on jest potrzebny i gdzie najwięcej ludzi uczęszczają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Krystyna Wojtalewicz. Panie wójcie, jeszcze jedną sprawę. W Studzieńcu do Kawalu, jak się jedzie, po prawej stronie, gdzie jest rów, woda bardzo wylała. Tam drzewa zostały, takie tamy przez wodę są porobione. Ta woda już po prostu na całą tą Olszynę wypłynęła i prawie dochodzi już do drogi, więc nie wiem, gdzie to trzeba by zgłosić, czy komuś jakimś naturalne proszę o co tam wpadł ten samochód w drodze. I tam może jeszcze jakby tam troszeczkę przy okazji, żeby jak będzie to może być w miejscu. Czy ktoś jeszcze? Pan Sobrzak Bogdan Rypa. Ja tylko panie wójcie odgarniali. Dziękuję. Pani Sobrzak Elżbieta Machała. Ja też bym prosiła albo o tłuczeń tam koło Marii Simliczarek, Krótkowskiej, Bielińskiej, bo tam są powywijana droga, jakby można było, to lepszy by był tłuczeń niż ten piak czy zgarniarka. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan Stanisław Walczak. Panie wójcie, a na Brzeziny pod Jam na tam, to, dla tą drogę tłuczenia, jakbyśmy kiedyś to oglądali tę drogę. Proszę o ciszę. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Ryszard Ziółkowski. Ja mam taką prośbę do pana wójta, bo tam chodzi o tę drogę przez ten ogród u pana Miszarka. Tam on zamyka, nie daje przejeżdżać ludziom. No i tam się obserwują o to. I tam może, żeby jakby była równiarka, nie ma pani sołtys z Rybak, bo tam jest potrzebna równiarka, żeby wyrównać. I chciałem się spytać, czy tam będzie tłuczeń włożony do pana Kaczmarka. Na Rybaka. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Marek Bogiel. Ja jeszcze, jak już coś z tym oświetleniem było robione, to od tutaj od szkoły do pana Jacka Dobrowicza chyba około 6 lamp nie świeci. Te żarówki po prostu są przepalone. Tylko taka uwaga. Dziękuję. Jeszcze? Są zamienione niby, ale... Nie świecą. Co druga ma świecić, ale świeci co trzecia. Co trzecia. Było to podobno sprawdzane, że jest wszystko okej. Znaczy one mrygają. Nie świecą. Ktoś jeszcze chciałby pani radna Sydia Turecka, proszę o ciszę. Posprzątanie uliczek, z tych butelek z papieru to po prostu jest tego dużo i mieszkańcy proszą. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. Ja będę miała jeszcze kilka ogłoszeń, ale później proszę wobec tego pana wójta o odpowiedzi na te wszystkie zgłoszone sprawy.
Starałem się wynotować wszystkie sprawy. Jeśli bym coś pominął, to proszę mnie poprawić. Pan sołtys Skordalewski, rozumiem, że to jest na pierwszym piątkówku. Przy Pigórce. Ale to jest w pasie drogi powiatowej jeszcze. No to wchodzi raczej już gminną, panie wójcie. To tak na tych drogach. Nie licytujmy, tylko to jest pan gminny. Tak, tak, tak. Po lewej stronie, jak się jedzie do piątkówki. Tak, tak. Sprawa jest do obejrzenia, tam aż takiego wielkiego dołu chyba nie ma, tylko trzeba troszkę... No mówię tam, świadka samochodu może nie. To już dobrze sobie zanotowałem, no. Także wiem, z jednej strony i z drugiej, jak jest przystanek to teraz. Sprawa tych pracowników. Tak. To znaczy te osoby, o których pan sołtys tutaj mówił, to są osoby kierowane przez sąd. Tak, tak. No my mieliśmy takie dwie osoby na czas określony. Te osoby mają ilość tam godzin do spracowania. I takie dwie osoby mieliśmy w tym roku. One sprzątały drogę też, tylko akurat nie tamtą, też powiatową. Tam jak ktoś może jechał w kierunku Sanni przez ten las, to może tam biało. Jak tam było biało, teraz już te śmieci są wyzbierane. Teraz podobno od nowa leżą. Także nie jest to nasz teren, nie jest to nasza droga. W tej chwili my w zasadzie mężczyznę to mamy jednego w tych placach publicznych, ale ja ten problem też przekażę do Zarządu Dróg Powiatowych, bo w zasadzie to jest w ich pasie drogowym. My się wspomagamy, jeśli mamy tutaj osoby i mamy możliwość, to po prostu te osoby zbierają. W tej chwili, jeszcze raz mówię, no nie ma tych osób tam iluś, są tam ze dwie osoby, są różne sprawy na bieżąco. Też wysuwaliśmy takie śmieci wczoraj na terenie sołectwa Grzybów. Pan sołtys jeszcze pewno nie wie, ale to już to, co żeśmy rozmawiali, już ten temat jest załatwiony i sukcesywnie będziemy się starać te śmieci również zbierać przy rowach, aczkolwiek ja zarządcy drogi też to zgłoszę. Pan sołtys Woliński, sprawy lamp, zresztą te sprawy lamp to się tu przewijają w kilku wystąpieniach. Proszę Państwa, odnośnie lamp chciałem taką rzecz tutaj zasygnalizować. Są prace projektowe nad rondem Wymyślu Polski, o których mówiłem wcześniej. Sprawy oświetlenia, kosztów oświetlenia spadną na gminę. To rondo, jeśli kiedyś powstanie, musi być oświetlone całą dobę. Nie całą dobę, tylko całą noc, bo tutaj był przeser. W tej chwili otrzymaliśmy taki wniosek od projektanta oświetlenia z zapytaniem, jakie oprawy ma zamontować, czy aluminiowe, czy stalowe, czy inne. I my na tym etapie występujemy do Mazowieckiego Zarządu z zapytaniem, żeby tak nie wyszło, że my sobie zażyczymy nie wiem co, ale będziemy za to wszystko płacić, prawda? Czy LED-owe oprawy, czy inne. Więc tutaj sprawa z oświetleniem jest trudna, bo mówię, tych potrzeb jest, ale w tym wymyślu też w którymś momencie wyjdzie taka sprawa, że będziemy musieli te lampy, które powstaną, włączyć już na nasze utrzymanie. Kwestia analizy, tylko że to nie jest jedna lampa Juliusze wie, tylko tutaj już nawet co słyszeliśmy dzisiaj na zgłoszeniach, to jest w granicach 10 lamp już, prawda? Jakie są potrzeby? Same koszty zamontowania lampy, no są tam jakieś, ale nie są jeszcze takie tam, dobrze? Kwestia potem energii. Proszę Państwa, ja Państwu może przekażę w ten sposób. Spotkam się z panem kierownikiem. Rozważymy możliwość przy 10 lampach, czy tam przy 12, jakie to by były koszty, być może by nas to rozłożyli w czasie płatności. Jeśli to miesięcznie nie będą tam koszty duże, kwestia tam 4 czy 5 zł, to wtedy temat podejmiemy. Ja ten temat myślę, że do następnej sesji rozeznam wstępnie i bym Państwu już na następnej sesji przekazał. Bo to dotyczy nie tylko Juliszewa, bo to dotyczy właśnie i tych zgłoszeń, które pozostały są tysi to też zgłaszali. Tłuczeń Juliszew Zyck, temat jest znany, no bo to jest to pobocze i to było wcześniej. A po prostu jeszcze tego tłucznia nie było. Teraz on się pojawił, no i będziemy sukcesywnie czekamy na gościa. Sprawa tego Polbruku w Juliszewie też jest na każdym spotkaniu z dyrektorem, jak mam nawet z tym, z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
i ciągle mam zapewnienie, że jak tylko roboty ruszą, w pierwszej kolejności ma być sprawa Świniar, tego rozlewiska i sprawa Juliszewa. Takie mam zapewnienia od dyrektora. Pani radna Wojta Lewicz. No o tej drodze żeśmy rozmawiali, na telefonkę, to co jest to zniesienie, prawda, na tej pochyłości. I tak jak żeśmy ustalali, no tam kwestia zagęszczenia, wyjezienia, ilości zagęszczenia. Jest tam duży spadek, no niestety żwir się tam nie utrzyma, bo prędzej czy później spłynie. Być może rozważymy, może możliwość, jak się zgadzamy z właścicielami jakiegoś delikatnego rowku z boku. Koparkę mamy, on taką łyżkę ma, nie mówię o głębokim rowie, ale takim, żeby no tylko, i dobrze by było, bo żeby tylko rowoda było. No właśnie. Także tu jest sprawa otwarta i myślę, że na terenie sobie byśmy to omówili. Droga w Bończy też jest temat znany. No nie wiem, czy to do świąt. No tak bym prosił. Pogoda jest taka, jak słuchałem tej prognozy, no niezbyt pomyślna tego rodzaju działań. Tylko że też mam świadomość, że jeśli wywieźć, to trzeba zaraz, nie trzeba kopać się, to nam też troszkę koliduje z innymi sprawami. Proszę o uwagę. Ale ten temat był już tu poruszany przez panią Sołtys od dawna. Aczkolwiek te drogi, proszę państwa, gdzie nie spojrzeć, czy to będzie Grzybów, czy to będą Brzeziny, czy to jest Jączemin, to te drogi właśnie po okresie wiosennym tak wyglądają, jak wyglądają. I zdaję sobie sprawę, że w tym roku no nie było może tak mrozu dużo, one się rozjeździły, potem troszkę mróz łapa większy, ziemia nie rozmarzła jeszcze, no i w tym momencie najgorzej te drogi się te nawierzchnie zniszczy. Ale nie mamy na aurę wpływu i uważam, że w miarę możliwości poprawimy te wszystkie drogi, co państwo żeście zgłaszali. I z tą Bończą spróbujemy do świąt. No zobaczymy, jeśli, bo tam też nie można od razu dużo nawieźć, niech to się troszkę stopniowo ujeździ. Być może jak będzie taka pogoda jak przez ostatnie dni, to zdąży to się ujeździć. Lampa koło cegielni. Rozumiem, że to jest ta lampa na skrzyżowaniu, tak? Nie, wcześniej, panie wójcie, wcześniej, bo tam akurat tak... Koło cegielni? Z której strony koło cegielni? Jadąc do Płocka, tak, w kierunku Słubic. No tam są dwie lampy. Jedną ma właśnie sam kierownik i jedna jest tam zamontowana. I po prostu chodzi o przesunięcie. Ona jedna tam i tak w tej chwili nie świeci. Ale mówimy o lampach przy ulicy Płockiej? Tak, tak. Przy drodze wojewódzkiej? Tak. To znaczy chodzi o ta lampa, która jest przy cegielni. Teraz cegielnia już nie funkcjonuje. Tak. Jako zakład, prawda? Ta lampa by była w tym miejscu zbędna, tak to mam rozumieć. Nie zbędna, panie wójcie, tylko ale chodzi po prostu o przesunięcie. Zbędna. No właśnie, o jedno. O jeden by słup. Zbędna. No właśnie, o jeden słup. Bo to jest bliżej może państwa właśnie. Czubaków. Może bliżej państwa Czubaków, bo to są w ogóle dwie lampy, jedna koło drugiej. Właśnie u państwa Czubaków jest ich lampa, no którą sami sobie tam zamontowali. Jest ta lampa, którą właśnie my zamontowaliśmy i później jest następna. Także to są takie trzy lampy. I to jest po prostu kwestia rozważania już wizji lokalnej. No właśnie, no ja tam bym pokazała, w którym miejscu no i w ten sposób przesunięcie. To ocenili, no właśnie. Bo chyba to przesunięcie, panie wójcie, możliwe by było, bo jedno. Za darmo też nie. Aha. Ale to nie ma, to jest dość przesuwająco, prawda, żeby jechać i tak zrobić. Ale tutaj już się będę dogadywał z kierownikiem. Współpraca na razie nam się układa dobrze, więc być może no tak, w ramach tego ten temat też nie ma. Proszę o ciszę. Kiedy równiarka? Proszę państwa, uważam, że do świąt jest duże ryzyko, żeby równiarkę w tej chwili puścić na drogi. Ja na komisjach mówiłem, państwo Sołtysi nie byli, rozmawiałem z tym właścicielem tej równiarki, bo kiedyś była taka sytuacja, że gdzieś tam miał na placach, gdzieś na jakiejś autostradzie. W tej chwili równiarka jest na miejscu, powiedział, wystarczy tam kilka dni przedwolić wcześniej. I sprawę załatwiamy na terenie gminy Słubice. Czyli tutaj myślę, że po świętach te prawy jeszcze tak tam nie ruszą.
bo przed świętami się troszkę obawiam, bo to może deszczyk nawet mały wyskoczyć i ludzie będą mieli problemy. Także uważam, że zaraz na początku kwietnia, jeśli pogoda będzie odpowiednia, taka prośba, jeśli ta równiarka już będzie, tak jak było do tej pory, przekazujecie sobie Państwo sołectwa na sołectwo i tak by to funkcjonowało. Sprawa żwiru. Sprawa żwiru też jeszcze akcja nie ruszyła, ale mamy zapewnienie tego właściciela, on to nie ma, bo tej nowej żwirowni jeszcze nie otworzył, tam ta stara już mu się kończy, ale ma tam gdzieś na hałdzie złożone ileś wywrotek tego żwiru i to ma być dla nas, także mamy taki temat dogadany właśnie z grabowca, bo ten żwir jest jakościowo właśnie dobry do właśnie na drogę. Sprawa bałaganu na posesjach. Myślę, że te tutaj nie będziemy publicznie już omawiać, które to są posesje, to jest indywidualny kontakt już między nami a panią sołtys. Myślę, że sprawa wystosowania jakiegoś pisma to by był początek tematu, tylko taka prośba, żeby tutaj już pani sołtys indywidualnie wskazać, kto to jest. Tak może spróbowali załatwić ten temat. Za efekty nie ręczę, bo nie jestem problem. Pan radny Bartosiak, to było podziękowanie. Pani Małgorzata Cichosz. Rozumiem, że to jest ta droga dojazdowa między RSP a... Tak, no, my mamy ten złożony taki wniosek u wojewody, no na razie to wszystko troszkę opóźnia, nie mamy żadnej informacji, bo gdybyśmy mieli jakąś informację, to byśmy tam tego nie wozili, ale uważam, że chociażby w mniejszym zakresie, ale trzeba to zrobić, także też taka prośba, że jak już będzie wożenie, żeby być w kontakcie, będziemy dzwonić i wskazać te sprawy. Pani sołtys Machała od 15, czyli 3 dni temu mam przyjętego człowieka w ramach robót publicznych, który jest murarz tynkarz, czyli sprawa tego przystanku już by się załatwiła i to uważam, że jeszcze do świąt, może nawet jutro, jak dobrze pójdzie, tak nie ma wiele do uzupełnienia, ale mam takiego człowieka przyjętego i ten temat już mi załatwiło. No z tym drogowskazem, no taką odpowiedź dostaliśmy, jeśli to będzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, prawda? Ja rozumiem, że pani sołtys pewnie myśli, żeby zrobić taką troszeczkę dalej od drogi wojewódzkiej, nie w pasie, tylko zaraz za pasem, taki drogowskaz z napisem budy. Niekoniecznie muszą być standardy znaku drogowego, proszę, po prostu taki informacyjny drogowskaz, prawda? Dobrze, rozeznamy temat, ale to by było, mówię, zaraz za pasem drogowym, nie możemy pasie drogowym. Pani sołtys Górska, równiarka, no to już tutaj wytłumaczyłem. Ta droga, rozumiem, że to chodzi o tą drogę w lewo, tak? Nie, tam równiarkę trzeba puścić, bo na tą drogę jest dokumentacja, a sprawa realizacji tej drogi to jest sprawa już tutaj środków i ujęcia w budżecie. Także na pewno na ten rok to w budżecie nie jest ujęte i jeśli równiarka będzie, to też tą drogę nie porówna. Pan sołtys Michał Ryfa. Rozumiem, że to jest tam koło tego starego sklepu, tak? Przy krzyżu. No i tutaj koło starej szkoły też na tym skrzyżowaniu, tak, prawda? Za wąskie skrzyżowanie. No rozumiem. Czyli tutaj kwestia, jakby wysypał na boku, to by się tak po prostu nie wyjeżdżało, czy skręcił. Pan radny Januszewski dotyczył żwiru i równiarki, no to tu już nawiązałem w jakiś sposób do tych tematów. Pan Piotr Lenarcik, żwir najpierw, znaczy mówimy o tym włóczniu, prawda? Tak, o tym włóczniu. Skrzyżowania i tak dalej. My tym właśnie skrzyżowanie. Znaczy to ogólnie ja w ogólnie tak, jest, ale tak, jako problem. No, ja to nie konkretnie skrzyżowanie, tylko tak, jako problem, że w pierwszej kolejności, tak to mam rozumieć, w pierwszej kolejności mamy skrzyżowanie, natomiast
Powiatowe w żadnym wypadku. Ja już podkreślałem. O skrzyżowaniach, a nie powiatowe. Ja już podkreślałem na początku, proszę Państwa, że my te najgorsze dziury będziemy na tych drogach gminnych w jakiś sposób nawozić, nie jakiś cały odcinek drogi pół kilometra czy ileś, bo to jest w sumie wszystko. Także myślę, że to skrzyżowanie tutaj, co było zgłaszane i przez pana sołtysa, to też się właśnie tyczy takich miejsc, to są skrzyżowania, gdzie większy pojazd prawdopodobnie czy tam z przyczepą. To zawsze trzeba zachodzić, a to się po prostu wydarzy. Dobrze, przyjmuję wniosek. Pani Wojta Lewicz. No, mieliśmy tutaj na poprzedniej sesji Rady Gminy zarządców tego rowu. Wyjaśniali, że rozebrali te tamy 3 czy 4. W nocy była jedna duża, prawda, przez jedną noc się rozbudowała. Są tam bobry, ja też tam przejeżdżałem, ta woda się wylewa. Ja tutaj też miałem z Cavallo te zgłoszenia, bo się martwię o tą drogę, jak ona będzie podchodzić. Powiedziałem w ten sposób, że prawdopodobnie tego problemu rozwiązać się nie ma, bo te bobry tam są i one tam zostaną. Ja tylko tyle obiecałem, że tutaj nasi strażacy, jak będą mieli chwilę, to być może by się te tamy udało w jakiś sposób rozerwać, tylko że to trzeba parę razy to zrobić i może się te bobry zniechęcą i przeniosą się troszkę w inne miejsce, prawda? Rozumiem, że to są tych właścicieli Cavallo, bo chodzi o to, że ta droga jeszcze będzie ciągle oblana wodą, więc nie wiadomo, jak ona się zachowa przez dłuższy okres czasu. Także tutaj spróbujemy właśnie siłami strażaków parę razy te tamy w jakiś sposób zdemontować, że tak to się wyrażę. Ale jest to problem, proszę Państwa, wszędzie w Polsce jest na terenie gminy Saniki, jak rozmawiam, są tam już w Osmolinie, są już w innych miejscowościach. Ten problem jest wszędzie, ale tutaj rozumiem, że to troska o tą drogę, którą mamy właśnie w kierunku Zycka. Trzeba im zęby przepiłować. Garniarka i piachno, wyjaśniałem. I uczeń, pani Machała, rozumie, że to tam ta droga pod górą na starych wodach, prawda? Tam, co kiedyś było wywożone, pewnie się już porobiły jakieś już dziury. Pan sołtys Walczak, tak, byliśmy na tej drodze, mieszkańcy z Brzezin też u mnie byli. Jest tam sprawa no, bardzo trudna, bo nie ma żadnego rowu, droga jest w dole, ale uważam, że ten największy dół, tak tutaj planowałem, żeby... Dłużenie, ja to wymienię. Dłużenie ewentualnie może dopiero przysłać. Także rozmawialiśmy, byli mieszkańcy również u mnie z Brzezin w tej sprawie. Pan Ziółkowski. Rozumiem, że to jest ta droga właśnie przez ten sad pana Mielczarka i Zefa, tak? I tam na mapach faktycznie, na mapach ta droga istnieje, już żeśmy kiedyś rozmawiali, na gruncie tej drogi nie ma. Jest, tylko zagrodzona jest. Nie, ale tam rosną chyba... Ale ona nie, 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 jest porzeczki. Jest, 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 jest. Tylko kiedyś jak patrzyliśmy, to było lepsze. Ale porzeczki, ale boczki. Nie, jest to nasza droga. My po prostu z tym panem, bo tam już były problemy, tak w zasadzie już od powodzi się tam. A to już tam w długim czasie. Ale no tutaj niestety nie ma racji. Droga jest na mapie wytyczona, no i tam tych porzeczek nie powinno być. I tej bramy tym bardziej. Wiadomo, że tam dużo osób nie jeździ, no ale te osoby, które tam mieszkają, mają prawo tej drogi. Tym bardziej, że ta droga ma status drogi gminnej, czyli ona jest uchwałą Rady Gminy przyjęta jako droga gminna. To nie jest jakaś droga wyjazdowa do... Sprawa Tłucznia koło pana Kaczmarka, to już już rozmawiali. Jeszcze był jeden rok, prawda? Także ja o tym odcinku pamiętam. I tylko nie wiem, czy to już fizycznie na gruncie można to zrobić. Czy... Ja byłem, tam płota nie ma. Czyli już fizycznie można. Bo to jest wywiezione, tam było dobrze wysoko, także jest sucho. Dobra, przyjmuję, bo już żeśmy o tym temacie rozmawiali dużo wcześniej. Dobrze. Pan radny Marek Bogiel, żarówki od szkoły do pana Dąbrzałowicza. Żarówki tam nie świecą wszystkie, ale to nie świecą na nasze polecenie. Tam żarówki miały świecić co druga. Natomiast tutaj, tu jest może taki moment, nie wiem jak teraz, ale była takie ustępstwo było zrobione koło sklepu pana Leonardcika,
bo tam wypadało, że jak co druga, to tam by żarówki nie było. No on też miał rację, no tam jest sklep, jednak ludzie podjeżdżają, dlatego dwie żarówki świecą po kolei, dwie potem nie świecą. Jeśli jest inaczej, to sprawa jest otwarta, tylko chciałem Państwu wyjaśnić, ta linia jest nasza. Akurat ta jedna linia w Słubicach jest nasza gminna i tutaj już energetycy, energooświetlenie nie ma obowiązku tego robić, ale zawsze się z nimi dogadywaliśmy w jakiś sposób i myślę, że się im teraz dogadamy. Także jest taka prośba, bo lampa ma świecić co druga od drogi w Jamnie. Natomiast tutaj na wysokości sklepu pana Leonardczyka w zasadzie. No, to powinny dwie świecić po kolei, a z kolei dwie nie świecić. Jeśli jest inaczej, proszę o taki sygnał. Zrobiliśmy to ze względów oszczędnościowych, bo te lampy są blisko jedna drugiej i w zasadzie co druga lampa oświetla ich cały chodnik. Pani Kurecka, sprzątanie ulic. To znaczy powiem tak. Owszem, temat jest co roku realizowany, no ale tak na dobrą sprawę to mieszkańcy w zasadzie nie powinni żądać niechodników o swojej posesji. Najbardziej jest żądać. Jest zresztą taki obowiązek, że nad swoją posesją ten porządek utrzymać. Ja mam takie rozwiązanie. Jeszcze raz powtarzam, mamy tutaj osobę w tej chwili. Proszę o konkretne zgłoszenie, na jakim to jest odcinku. Bo tutaj to jest tylko bardzo hasłowo, bo sprzątanie ulic. No ale to jest na odcinku tu i tu. Ja wtedy jak będę miał taki wykaz, czy taką informację, to w pewnym momencie. Praktycznie no, ulice pojawi w terenie zabudowanym, tak to mam rozumieć. Dobrze, być może do świąt jeszcze to się uda zrobić, ale mówię jeszcze raz, mieszkańcy powinni nie tyle żądać, ile sami przeszli jakoś włączać ten temat. Także starałem się tutaj Państwu odpowiedzieć na wszystkie zgłoszone sprawy, zapytania. Jeśli coś pominąłem, to proszę. Tak, słucham. Zgłaszałem o tych tablicach sołeckich. A, o tablicach, bo tego nie zapisałem. Koniecznie krępina od środka, bo to jest decha przymocowana. To jest płyta OSB. Z tym strona spłyn do trójku, więc tam obłożenia wieszać. Chineskie to jest problem bić. Taśma samokrojąca się bardzo słabo trzyma. Ja myślałem o cienkim styropianem, ale to też się wykruszy. Takie coś jak to w gminie są, w ogóle takie spore. Proszę o uwagę. Dobrze, proszę Państwa, rozeznamy jakie to są ceny, bo korkowe, korkowe i te pieniądze będzie się trzymać. Tam za gruba nie może być karmę za 2 cm wystarczy. Dobrze, tego przepraszam bardzo, nie zanotowałem tego ustawionego. Dziękuję bardzo. Proszę panie sędzie. Panie wójcie, jeśli chodzi o tą garniaczek, wracała ze sadu. Nie mogła złapać wymyślać. Znaczy ja nie wiem jak ona będzie wracała. Wracała ze sadu. Jeśli ona będzie na terenie, czy sam będzie jechać przez Silniary, przez Rybaki na przykład w tą stronę. Może na Piotrku. A przecież to jest blisko i zbud. Także tutaj też jest sprawa między sołtysami. Jeśli ona będzie na terenie, Państwo dostaniecie informację i na przykład z budów jak będzie blisko czy na Łaziskach, to też jest potrzebne. To wymyśla. Rozumiem, że to jest ta droga. Rozumiem panie sołtysie, że to jest ta droga. To jest ta droga. Tam do tego krzyża. Od Julii Szewskiej, czy tak po skosie schodzi w kierunku. A, z kierunku wymyślanowego. Tak. A, no dobrze. No tak, to jest to nie ma przeciwwskazań. Już między sobą sobie będziecie uzgadniać. To już nie wraca. Także dziękuję. Pan radny. Czy do tych tablic ogłoszeniowych to zamki są do wygrodzenia gminy, bo to kiedyś chciałem, żeby są zapasowe. To jest? Znaczy klucze. Klucze zapasowe. Kluczyki czy zamki? Zamki z kluczykiem, bo... Nie no, zamki to jak? To nie ma. Kluczyki tak. Ja kluczyki to mam, ale tam nie ma. I przychodzą jak nie zamki, to spłyną, żeby otwierają i wyrywają wszystko. To znaczy zamków nie ma, ale tylko kluczyki. Nie, zamki. Ja poproszę, jak chłopaki będą jechać z posiłkiem, niech będą drugi klucz i zerwą, bo może tam trzeba. Może mu odwiedzić. Dobrze, jeśli to wszystkie takie nasze sprawy bieżące, to bardzo się...
Dziękuję. To chciałabym przypomnieć tylko kilka jeszcze takich spraw. Po pierwsze, jak wiadomo, 11 marca był Dzień Sołtysa. Właśnie. I tak, po pierwsze z tej okazji myślę, że my wszyscy jesteśmy samochodowcami, ale to sołtys jest tą taką osobą, która jest najbliżej ludzi. I ja ze swojej współpracy i myślę, że również w imieniu Państwa Radnych mogę powiedzieć, że ta współpraca nam się bardzo podoba, układa i dziękujemy Wam, kochani sołtysi, że jesteście w tym terenie tacy aktywni, że tutaj wymieniacie z nami to, czego i my nie widzimy i czego nam mieszkańcy czasami nie zgłoszą. Bardzo po prostu dziękuję za tą aktywność i chciałabym prosić, ponieważ na Państwa ręce przyszły tutaj takie listy z życzeniami, to bardzo proszę tutaj Pana Wiceprzewodniczącego do Państwa sołtysów, aby przeczytał list, który przyszedł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bardzo proszę. Jedne życzenia. Szanowni Państwo, drodzy sołtysi. Sołtysi to współcześni liderzy polskiej wsi. Dbają o doby, zarządzane przez nich sołectwa prędzej się rozwijały, a lokalna społeczność posiada spójną całość. Pełnienie roli gospodarza wsi jest funkcją nietypową pod każdym względem. Sołtys to przecież wyjątkowy urzędnik, bez wyznaczonych stałych godzin pracy i będący najbliżej ludzkich spraw. 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji proszę przyjąć podziękowania za codzienną pracę na rzecz mieszkańców sołectw i rozwoju terenów wiejskich. Składam najserdeczniejsze życzenia nowych inicjatyw, satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz poczucia, że spełniają Państwo niezwykle ważną społecznie misję. Oczekiwania mieszkańców polskiej wsi są coraz większe, bo i sama wieś dynamicznie się zmienia. Pozytywne zmiany zachodzące na terenach wiejskich dokonują się m.in. dzięki funduszom z Unii Europejskiej, przekazywanym za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale również dzięki pracy, zdolnościom i mądrości polskich sołtysów. Cieszycie się bowiem ogromnym społecznym zaufaniem i jesteście w stałym kontakcie z lokalną społecznością. Dlatego proszę Państwa o zwrócenie uwagi na to, że obecna perspektywa wspólnej polityki rolnej daje wiele możliwości pozyskania funduszy, które mogą pomóc w podniesieniu jakości życia i aktywizacji mieszkańców wsi, a także w modernizacji i zwiększeniu potencjału zakładów przetwórczych i gospodarstw. Dodatkowe informacje dotyczące PROW 2014-2020 oraz nowych naborów wniosków możecie Państwo uzyskać, korzystając ze strony internetowej www.arium.gov.pl. Polecam również bezpośredni kontakt z biurami powiatowymi oraz oddziałami regionalnymi ARiM. Źródłem informacji dla mieszkańców sołectw jest również bezpłatna infolinia. Sołtysom, którzy w tym roku objęli nową funkcję, a także tym, na wieloletniej już służbie lokalnej społeczności, serdecznie gratuluję i życzę sukcesu. Prezes Daniel Obajtek. Dziękuję. Dostaliście również Państwo sołtysi kolejne życzenia od posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Piotra Zgorzelskiego, sołtysi gminy Słubice. Kto ojczyźnie swej służby...